pytam o to fantastyczne wydarzenie, bo wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy się w końcu zobaczyć po tak długich miesiącach, ale tak sobie prywatnie po prostu dzisiaj rano pomyślałem, czy to by nie było dzisiaj trudno, ciężko przyjść i skonfrontować się na przykład z dziennikarzami. Ja się bardzo cieszę, że się widzimy, nareszcie osobiście. Dla mnie to jest wspaniałe, że po tym długim czasie, kiedy ja nie widziałam moich kolegów i koleżanek niektórych przez półtora roku, poza Zoomami tak, i tymi łączeniami, ja tak się cieszyłam, że dzisiaj możemy się wszyscy zobaczyć i uściskać, że naprawdę zalewają mnie fale radości. A w wakacje, czas na wakacje, czy zupełnie inne teraz miałaś aktywności? Nie, wakacje miałam bardzo wakacyjne. Bardzo dużo czasu spędziłam poza Polską, głównie z moją córką, więc i nurkowałyśmy, i wspinałyśmy się w górach, tak jak lubimy. Natomiast no, zrealizowaliśmy prawie wszystkie już odcinki programu Kobieta na krańcu świata w tym 13 sezonie, ale już jestem spakowana, także niemal zaraz po imprezie biegnę jeszcze się dopakować i wyjeżdżamy na jeszcze jedne zdjęcia. Ja zawsze z ogromną przyjemnością i zachwytem słucham, jak mówisz o relacji z Marysią, że ty jeszcze ją zaciśniesz i że da się jeszcze ją mocniej zacieśnić, szczególnie, że Marysia wchodzi w wiek nastoletni, więc dla wielu rodziców trudny. Ty masz wrażenie, że po prostu tak już będzie zawsze i będziecie mogły na sobie polegać jako przyjaciółki? Czy to nie tak, tak się nie nazywa tej relacji? Słuchaj, każdy, kto ma dziecko nastoletnie, wie, że nie jest to łatwa sprawa. Zresztą konflikt jest potrzebny nastolatkowi, żeby się oddzielić od rodzica. Ja się cieszę, kiedy moje dziecko jest coraz bardziej samodzielne i ma coraz bardziej swoje zdanie. To jest dowód na to, że wychowuję ją jako kobietę odważną, do tego, żeby była odważna, żeby podejmowała samodzielne decyzje i godzę się z konsekwencjami tego. Więc uważam, że każdy młody człowiek ma prawo popełniać błędy, a my jesteśmy od tego, żeby ich wspierać i trzymać za rękę, kiedy uczą się na własnych błędach. Bo wiesz, mówienie nie rób, nie dotykaj, albo jak zrobił, to po co ci to było? Mówiłam ci, że tak będzie. Nigdy nie usłyszałam tego od mojej mamy i bardzo się pilnuję, żeby moja córka nigdy nie usłyszała ode mnie takiego zdania, które czasami jedno zdanie może podciąć skrzydła. Ja bym chciała dać jej skrzydła, żeby mogła latać wysoko i żeby była odważna i śmiała. Ty trzymasz kciuki za Marysię, a my mocno za nią i bardzo, bardzo trzymamy kciuki za ciebie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.